Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejna porcja informacji o nowościach, jakie weszły lub też mają wejść dopiero do gry. I na wstępie chciałbym was poprosić o zostawienie kciuka w górę i też nadmienić, że są to jakby filmy ponadprogramowe, te o aktualizacjach. One nie wchodzą w ten harmonogram jednego filmu co dwa dni o 18, więc ja po prostu je sobie robię tak dodatkowo i wrzucam o różnych porach i tak dalej, i tak dalej. I też nie są to jakieś wytyczne, jak grać, żadne poradniki, bo ostatnio tam pod filmem właśnie, gdzie wrzucałem informacja o aktualizacji z tym nowym hazardzistą oraz tym daily bonusem, który się pojawia po pierwszym zalogowaniu do gry. Kilka osób mi tam pisało, że nie tak gra się w tego hazardzistę i tak dalej, i tak dalej. Były to raczej takie, nie że jakieś tam, wiecie, dogryzanie, tylko po prostu informacja, jak powinienem w niego grać, ale no tak jak mówiłem na tamtym filmie, ja go nagrywałem 5 minut po wejściu tego hazardzisty do gry dosłownie, więc no jakby sam nie wiedziałem, z czym to się je, dopiero sam z wami ogarniałem tą grę, teraz już wiem i dzisiaj o 18 powinien pojawić się poradnik do tego nowego hazardzisty, aby pokazać wam, jak dobrze w niego po prostu grać i jak on dokładnie działa, więc tak jak mówię, no te filmy to nie są żadne wytyczne, jak grać i tak dalej, to są po prostu takie luźne jakieś moje spekulacje, pokazanie nowości, dość szybkie i tak dalej, i tak dalej. Okej, może przejdziemy sobie do pierwszej ważnej zmiany, która już jest w grze. Zapewne dziwiliście się, dlaczego wczoraj na wszystkich serwerach był aktywny weekend epicki, ponieważ ten film powinienem wrzucić w sobotę, więc było to wczoraj. I tutaj mamy informację, która ukazała się na forum w czwartek bodajże. Tak, no bo ja to nagrywam w piątek, a tutaj jest wczoraj, więc w czwartek wieczorem. Witajcie, wraz z najnowszą aktualizacją zmianie uległa jeszcze jedna rzecz, weekendowe eventy. Od teraz będziemy mogli cieszyć się nimi już od piątku. Udanych łowów podczas eventu epickiego, no bo akurat teraz jest epic. Więc tak, no ta zmiana jest dosyć ważna. Tak naprawdę jest to fajne dla starych serwerów, ponieważ no pomyślcie sobie, że macie 3 dni weekend golda zamiast 2, albo 3 dni weekend skarbów lasu zamiast 2, więc no naprawdę można uzbierać sporo surowców, sporo golda, żeby rozdać tam statystyki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie podoba mi się, że ten każdy nowy serwer, który startuje, jest z 4 eventami od razu. I tak jak te eventy były w sobotę i niedzielę, tak teraz są właśnie od piątku do niedzieli. Więc no tak naprawdę na tym nowym serwerze można na spokojnie w te 3 dni każdą już klasą, nie tylko berkiem i tam ewentualnie zwiadem, wbić 50 poziom, no i potem się przebrać w przedmioty epickie i lecieć dalej. Więc no tak naprawdę w pierwsze 3 dni można wydać ogrom grzybów, można wbić naprawdę wysoki level, co nie jest do końca fajne moim zdaniem. Więc no myślę, że na tych nowych serwerach ten poczwórny event, że tak powiem, powinien pozostać jednak w te 2 dni, tak jak było, po prostu w sobotę i niedzielę. Natomiast na reszcie tych starszych serwerów jest to naprawdę bardzo fajne, ponieważ no tak jak mówię, no tych statystyk nam dużo wpadnie, wpadną nam też, no mówię, paczki ze skarbów lasu, expa też 3 dni da nam zawsze o wiele więcej poziomu i tak dalej, i tak dalej. Okej, więc to jest taka pierwsza zmiana, która już jest w grze. Kolejna zmiana to tutaj wyciek, tak, znaczy wyciek, po prostu rysownik, osoba, ten gość się nazywa bodajże Martin Clifford, tutaj ma Marvin, ale on ma chyba Martin, na swoich live'ach ostatnio rysuje nowe postacie, to jest w ogóle rysownik, który rysuje grafiki dla Shakesa, więc on rysuje tutaj nowe postacie, ja wam tam w przypiętym komentarzu podeślę link do zapisu tego live'a, jak widzicie tutaj go mam odpalonego. No i on tutaj rysował sobie, jak widzicie, sprawdza, jak wygląda Hades, chce się zainspirować i tutaj pokazywał, jak rysuje te postacie. To się dowiedziałem z polskiego forum, ktoś tam napisał i podesłał właśnie link do tego streama. Dzisiaj, czyli w piątek, kiedy ja to nagrywam, też bodajże miał live'a i też coś tam rysował. Więc no najprawdopodobniej jest to zapowiedź nowego lochu, tak jak mówiłem w poprzednich filmach, w tym filmie bodajże o W39, tam gdzie był konkurs na grzybki. Wspominałem też, że pod koniec marca ma być duża aktualizacja i prawdopodobnie ta duża aktualizacja będzie obejmować właśnie dodanie nowego lochu i to prawdopodobnie będą greccy bogowie, tak jak mówię. No tutaj na tym live było widać, jak on tam sprawdza w Google jakieś grafiki tych greckich bogów, tak jak mówię, no tam był Hades, tu są inni, to jest bodajże Posejdon, tak? O ile się nie mylę, nie chcę tutaj jakiejś wpadki, no ale tak tutaj ma trójząb i tak dalej, więc raczej Posejdon. I tak jak mówię, no jest to
prawdopodobnie taki spoiler nowego lochu, który zostanie dodany w tej aktualizacji wielkanocnej. Tak jak mówię, no ja wam tutaj podrzucę link w przypiętym komentarzu do tego live'a, jak ktoś jest bardzo zaciekawiony, to sobie może obczaić, jak on tutaj rysował. No tu z tego co widzę, to jest ich tylko tam 3 albo 4, a ten live trwa prawie 4 godziny, więc no ale wiadomo, to jest dużo pracy, więc jednak dosyć długo mu z tym schodzi. Więc mówię, no, kolejny loch to pewnie będą greccy bogowie i tutaj są takie, jakby nazwijmy to, przecieki, no ale to nie są przecieki, podejrzewam, że to jest zamierzone działanie, no bo gdyby tego nie chcieli, aby się ktoś dowiedział, to po prostu on by tego nie rysował na live'ie. Okej, tak naprawdę ostatnie takie, co już dawno weszło, co już, znaczy weszło z tą ostatnią aktualizacją, nie to, to bodajże będzie tutaj, serwer nie odpowiada, tu mi się coś stało, ale sobie wbijemy. Dobra, tutaj się jakaś tam awka zrobiła, to nieważne, znaczy nie awka, tylko misja. Ostatnia sprawa dosyć istotna, która weszła z tą aktualizacją i tak jak mówię, już większość o niej wie, a o której ja nie wspominałem w tym swoim pierwszym filmie, jest to przycisk max na arenie. Tak jak do tej pory mieliśmy razy 1, razy 10, razy 25 i razy 100, tak teraz mamy max, co daje nam możliwość klikania. Tak naprawdę no jeden raz klikniemy i już nam się tutaj ulepsza na tyle, na ile możemy, więc jest to naprawdę ogromna wygoda, bo nawet przy większej ilości run, nawet razy 100, dosyć sporo z tym schodziło, jak klikaliśmy razy 100, więc no teraz po prostu ustawiamy sobie tutaj max i już możemy sobie lecieć bez problemu, możemy sobie lecieć właśnie z tymi ulepszeniami. I tak, no z tego co wiem, to aktualizacja już weszła na wszystkie platformy, czyli tam przeglądarka, aplikacja na Steamie, aplikacja na iOSie i aplikacja na Androidzie, więc już każdy powinien ją mieć. Oprócz tego chciałem wam też wspomnieć, że aplikacja na Steamie, która nazywała się Shakes and Fidget Remastered, czy tam Remastered, została już tak jakby usunięta. Co prawda ona tam jeszcze jest, ale już nie można z niej korzystać. Natomiast teraz oficjalną aplikacją Shakesa jest po prostu Shakes and Fidget. Co za tym idzie, po prostu wersja retro na telefony i wersja generalnie flash została wyłączona całkiem. Dużo osób też pytało, dlaczego nie mogą się zalogować, dlaczego tam jest jakiś błąd połączenia i tak dalej, i tak dalej. No jest to właśnie z tego powodu, że zostały one wyłączone. Teraz już Shakes jakby ma jedną wersję, dlatego się też nazywa po prostu Shakes and Fidget, bo już nie jest to podzielone na tą remastered i na retro, czy tam na flash, tylko po prostu jest jedna remastered. Dlatego też niektórzy pewnie się nie mogą zalogować, ja tam wielu osobom odpowiadałem, dlaczego tak jest, no ale warto o tym wspomnieć w filmie. O tym już w ogóle, że flash został wyłączony, to wspominałem w tym pierwszym filmie o aktualizacji, no ale można to zawsze powtórzyć. Także no, na Steamie jak nie może, myślicie, że nie macie aktualizacji czy coś, to po prostu sobie pobierzcie aplikację Shakes and Fidget, tą zwykłą. Natomiast tą, co ma dopisek remastered, możecie usunąć i po prostu ją olać, bo już nie jest wspierana, nie jest ważna. Okej, tak naprawdę to by było na tyle. Tak jak wspominałem na początku, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, możecie wbić na Discorda dla widzów, tam pewnie link będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. No i tak, zostawcie oczywiście też subika, trzymajcie się i cześć.